8 maja, w dzień imienin Stanisława, ulicami Węgrzyc przeszedł barwny korowód do obelisku z tablicą w miejscu, gdzie stał dom Stanisława Wyspiańskiego. Przemarsz ten stał się już tradycją. W ten sposób świętowano imieniny tego wybitnego artysty, który ostatnie lata swego życia spędził w Węgrzycach. Korowód prowadził laikonik, za nim poczty sztandarowe OSP z Bibic i Węgrzyc, panie z koła gospodyń wiejskich z Węgrzyc, przedszkolaki, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy gminy Zielonki. Wysłuchano fragmentu poematu Wyzwolenie. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Przed obeliskiem złożono kwiaty. Zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcia. Wieczorem w Bazylice Ojców Paulinów na Skałce, w krypcie Zasłużonych, przy sarkofagu Stanisława Wyspiańskiego, złożyli kwiaty przedstawiciele samorządu gminy Zielonki, mieszkańców Węgrzyc, Bibic oraz uczniowie m.in. zespołu szkół w Bibicach imieniem Stanisława Wyspiańskiego. Podczas uroczystej mszy słowo o wybitnym artyście wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Olszowski, proboszcz parafii w Zielonkach. Rok 2017 jest z inicjatywy Rady Gminy Zielonki rokiem Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki. Z tej okazji Rada Gminy i Wójt Gminy Zielonki zaprosili mieszkańców do uczestnictwa we mszy świętej w intencji świętej pamięci Stanisława Wyspiańskiego w 110. rocznicę śmierci od mieszkańców i samorządu gminy Zielonki. Stanisław Wyspiański, urodzony 15 stycznia 1869 roku w Krakowie, zmarł 28 listopada 1907 roku. Polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym tworzył w epoce młodej Polski. Bywa nazywany czwartym wieszczem Polski. Jego związki z dzisiejszą gminą Zielonki zaczynają się w 1906 roku. Wyspiański wtedy zostaje profesorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i także członkiem Krakowskiej Rady Miejskiej. W latach 1906-1907 Stanisław Wyspiański mieszka w Węgrzycach. Później w latach 1906 zakupił w Węgrzycach okazały dom i przeniósł się tam z żoną Teofilą i dziećmi. W domu tym zorganizował także pracownię, jednak w tym okresie życia artysta był już bardzo schorowany i z pracowni rzadko korzystał. Powstało w niej tylko kilka rysunków,
Węgrzcach artysta napisał swoje dwa ostatnie dramaty, Zygmunt August i Juliusz II. Latem 1907 w jego domu odbyły się głośne dożynki z udziałem przyjaciół artysty i mieszkańców. Wyspiański chorował przez wiele lat i zmarł na nieuleczalną wówczas chorobę. Pogrzeb Wyspiańskiego w Krakowie w listopadzie 1907 roku stał się manifestacją narodową. Pochowany został tutaj, u ojców Paulinów, w krypcie zasłużonych na Skałce. Po mszy uczestnicy pielgrzymki przemaszerowali ulicą Skałeczną, prowadzeni przez parafialno-gminną orkiestrę z Zielonek.